Jestem Marcin. Proszę bardzo. Dzięki, dzięki. Dla ciebie. No dobrze. Witam serdecznie, wspólnie z Marcinem, już go znacie. Słuchaj, poruszyliśmy już temat tego, w jakim okresie się powinna zrobić instalacja. Mówiliśmy o projekcie, że to bardzo ważne i bez niego ani rusz. Ale zaczęliśmy mówić też o gwarancji. Tak, mamy dwa rodzaje gwarancji. Dawaj. Pierwsza rzecz, na co powinien zwrócić uwagę, to są gwarancje sprzętowe. Standardowo, tak jak kupujesz każdy sprzęt do domu, masz gwarancję. Ale jeżeli kupisz panele albo falownik najlepszej firmy w bardzo okazjonalnej cenie, na jakimś serwisie, to może być świetna firma, ale może się okazać, że w przypadku awarii, jeżeli coś ci się zepsuje, to nie obsłuży tego żaden dystrybutor ani serwis, nie tylko w Polsce, ale w Europie. I to na przykład to będziesz musiał kupować nowe, bo na przykład sprzęt pochodzi z rynku azjatyckiego i nie jest objęty w ogóle serwisami w Europie. Kicha. Tak. To jest pierwsza rzecz. A druga gwarancja to ta, o którą spytałeś ostatnim razem, jak wbijałeś mi szpilę, czyli kto poniesie konsekwencje. Ja jestem pamiętliwy. Ja jestem pamiętliwy, oczywiście, że tak. Kto poniesie konsekwencje, jeżeli na projekcie jest wartość X, a faktycznie produkcji jest za mało? No to teraz tak. Powinieneś dostać gwarancję produkcji z instalacji fotowoltaicznej na 20, a najlepiej na 25 lat. Brzmi dobrze. Jeżeli po roku patrzysz na swoją instalację, patrzysz, ile Cię wyprodukowała, czy w aplikacji, tak, czy na falowniku i porównujesz z tym, co masz zapisane na projekcie i masz za mało w produkcji, to piszesz takiej firmy, jak my na przykład, i musimy Ci oddać pieniądze za niewyprodukowaną za ten czas energię przez najbliższych 25 lat. Brzmi bardzo dobrze. Brzmi bardzo dobrze, ale to wymaga odpowiedzialności i mało kto chce dzisiaj dać taką gwarancję. A dlaczego wydajecie w takim razie? Dlatego, że nie po to siedzimy, żeby stworzyć Ci projekt, analizujemy Twój dach, żeby Ci na koniec dnia nie dowieść tego, co Ci obiecaliśmy i na co podpisałeś umowę. No i to jest odpowiedzialna postawa. Bardzo mi się podoba. Więc wiem coraz więcej, jak ja jestem głodny wiedzy. Marcinie, dziękuję Ci bardzo. Z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że macie o czym myśleć, bo ja mam na pewno. W kolejnym odcinku zajmiemy się montażem. Dzięki, Marcin. Dzięki.